Witam w kolejnym filmie. Tak jak wspomniałem w poprzednim, ten będzie o tym, jak wykonać konkretną rolę na konkretnym hoście albo na grupie hostów. I w tym przypadku zbudowałem, chyba przygotowałem rolę we frontendzie. Task, tak. To będzie instalacja Nginxa. To nam się przyda w kolejnym filmie, bo w kolejnym filmie pokażę, jak używać zmiennych w taskach i jak używać template'ów, czyli stworzymy sobie prosty config do Nginxa właśnie, który wypełnimy jakimiś zmiennymi. Czyli template to jest, no tak jak template. Mamy jakiś przykładowy plik, który zawiera placeholdery, czyli miejsca, w którym trzeba podstawić wartość. I właśnie Ansiblem sobie dynamicznie podstawimy te wartości i zapiszemy na serwerze. Dobra. To mamy. I teraz tak, żeby wybrać sobie, jaką rolę wykonać na jakim hoście, możemy zrobić w dwa sposoby. Takie oczywiście najprostsze sposoby za pomocą WAN-a. I tutaj możemy bazować albo na pojedynczych hostach, albo na grupie hostów. Ja stworzyłem nasze inwentory, troszkę zmieniłem je. Dodałem kolejny serwer. Tutaj frontend host 1. Dodałem, że to jest Ansible. Będzie się łączył do localhosta. I dodałem mu zmienną port 80. I teraz tak. W naszym playbooku musimy trochę zmodyfikować rolę. I to będzie tak wyglądało teraz. Możemy to robić tak, po przecinku i tu napisać when, albo możemy sobie zrobić w ten sposób i dopisać sobie when. I tu będzie taka magiczna zmienna, której nie zrozumiecie, skąd się to wzięło. No może ten, kto już się zajmuje Ansiblem, to będzie wiedział. Ale napiszemy sobie tak. Frontend, czyli nasza grupa hostów in group names. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Sobie otworzymy inwentory. To jest grupa. To oznaczenie to jest grupa. Tutaj możemy sobie dodać listę hostów całą. Aż do kolejnej grupy. Czyli mamy tutaj grupę lekcje. To tłumaczyłem przy inwentory. To jest grupa lekcje. To jest grupa frontend. I teraz tak. Napisałem tam, jeżeli grupa w nazwie grupy jest frontend, to wtedy warunek jest prawdziwy. Warunek jest prawdziwy i wykona się ta rola. I
I to zrobimy tak. Może to sobie zrobimy, że to się wykona dla wszystkich. A kolejna rola. Frontend. Tylko i wyłącznie przy frontendzie. Będzie to bardziej oczywiste. Sobie zawołamy Ansible Playbook. Proszę bardzo. Mamy hosty, pobierz hostname. Mamy nasze hostname'y, czyli wykonało się ta role selekcję, wykonało się dla wszystkich hostów. Jak widzimy, to jest ten sam host. Tam załącz zmienne, dobrze, wyświetl zmienną, wykonało się, czyli cała rola się wykonała. Ale mamy kolejną rolę frontend i jak widzimy jest skipping. I zeskipowało nam localhost, ale wykonało na hoście pierwszym jako OK. Teraz sobie jeszcze raz popatrzymy na inwentory. Localhost jest w grupie lekcje, a host jeden we frontendzie. Czyli doszliśmy do grupy frontend i wykonało nam host no tą rolę. Tą rolę. I teraz pytanie. Jak to się stało? I skąd wiadomo, co tutaj użyć? To są tak zwane zmienne wbudowane. Czyli jak sobie wyszukacie Ansible'a, built-in variables, zmienne wbudowane, może ja to pokażę. Nie mam Firefoxa uruchomionego. Już chwileczkę. I mamy sobie to zmienne. Special variables, czyli magic variables, magiczne, tak jak mówiłem. One nie są ustawiane przez użytkownika bezpośrednio. Ansible zawsze je nadpisze. Czyli mamy tak. Check mode, config file. Jak sobie tak polecimy, polecimy, polecimy do dołu, to znajdziemy te nasze, group name, role name, role path, inventory groups, group name, group names, list of groups the current host is part of. Czyli lista grup, dla których obecny host, czyli jak połączymy się do hosta pierwszego, to Ansible sprawdza, w której grupie on jest i przypisuje mu tą grupę. No to jest też potrzebne, żeby te zmienne wybrać z grup, tak? Jak pokazywałem na pierwszym filmie przy inwentory, czyli przypisywanie tych zmiennych do grupy, no to też jest do tego potrzebne, no żeby wiadomo było, jakie zmienne przypisane do grupy, przypisać do którego hosta. No i jest tu ich trochę. I tego wszystkiego możemy używać. Czyli to są special variables. Czyli zmienne specjalne zarezerwowane na Ansible. No dobra. I wracamy teraz do naszego przykładu. Czyli nasza ta zmienna specjalna group names pozwala nam użyć tego w taki sposób, że ta rola wykona się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nazwa grupy hostów, host, na którym obecnie jesteśmy,
i wykonujemy zadanie, należy do grupy frontend. Dobra, ale jest jeszcze inna metoda. Możemy nie przypisywać do grupy, tylko do konkretnego hosta. I na przykład zobaczcie. Zrobimy sobie host 2. I tutaj będzie 8080. I teraz jest tak, tutaj jest, że się wygląda na frontendzie. To sobie napiszemy może drugą rolę. No nie, nie trzeba nam drugiej roli, bo nie będziemy już wykonywać, że nie się nie ten. Ale zmienimy ten warunek na when'a. To mamy to z naszą zmienną, prawda? HTTP when. Zmienna równa się 80. I teraz sobie wykonajmy. Pozwa. Dobra, też nam ucięło, bo zapewne musi być. Czyli tam nie rozpoznaje tego w cudzysłowie, traktuje go jako nazwę zmiennej. O inwentory mamy 80, tak, czyli jako integer. No, jakbyśmy zapisali to w ten sposób, to wtedy ta moje porównanie by zadziałało, ale że nie mamy cudzysłowiu, to porobimy porównanie po prostu do 80, do integer. Jak widzieliście, wykonało się nam tylko na hoście pierwszym, czyli tam, gdzie HTTP port był ustawiony do 80. I to jest drugi sposób, jak wykorzystać when'a. Czyli nie tylko działamy na tych zmiennych specjalnych, ale na każdej jednej pojedynczej zmiennej. I tutaj tą zmienną możemy sobie wstawić wszędzie tak naprawdę, przy każdym hoście, przy grupie hostów. I no i to będzie tak działać, tak? Czyli możemy sterować tym, która rola ma się wykonać na którym hoście. Nie musimy bazować na tagach, co by było no naprawdę skomplikowane, żeby to użyć, czy tam nie musimy pisać osobnych playbooków, bo kolejnym sposobem na rozdzielenie wykonania roli na konkretnym hoście jest po prostu napisanie playbooku, co się często sprawdza. Co często widzę, jak tam poprawiam, migruję te skrypty. To jest po prostu coś takiego. I tutaj będzie na przykład będzie hosts i tutaj są pisane role wtedy, które mają się wykonać. Czyli no, ile linii kodu trzeba dopisać? Nie jest to optymalne, prawda? No, czasami człowiek może się pogubić w tym,
Ale jak jest to udokumentowane, czyli jak sobie zrobimy komentarze, no to jest dużo łatwiej, tak? Czyli zamiast pisać wielokrotnie wiele playbooków, robimy tylko łena i sterujemy sobie elegancko. No to jest moje podejście. A kto uważa, że pisanie wielu playbooków jest lepsze? Proszę bardzo. Każdy ma wolną rękę. Dobra, to my myślę, żeby było na tyle. Myślę, że takie krótkie filmiki będą się lepiej sprawdzały. Łatwiej to będzie przyswoić. Kolejny filmik będzie, tak jak mówiłem, o template'ach i zmiennych. Także zapraszam do oglądania już w sumie za chwilę. Trzymajcie się, cześć.